Amiga, chociaż jest komputerem, który bez wątpienia zapisał się w historii jako fenomenalna maszyna do zastosowań graficznych, jest jednak postrzegana jako sprzęt do tworzenia obrazu, a nie jego przetwarzania. Na tym polu bowiem palmę pierwszeństwa historia, zupełnie niesłusznie, przyznała Macintoshowi. Przeszukując zasoby internetu, można odnieść wrażenie, że przed Photoshopem coś takiego jak Image Processing w zasadzie nie istniało. W podręczniku grafiki rastrowej Politechniki Lubelskiej znajdziemy informację, że historia grafiki bitmapowej zaczyna się od 1988 roku wraz z programem będącym protoplastą Photoshopa. Bardziej dociekliwe źródła piszą o profesjonalnych stacjach roboczych w USA i ZSRR stworzonych do tego celu. Tymczasem wszyscy wiemy, że prostej obróbki zdjęcia dokonał już w 1985 roku nie będący wcale informatycznym specjalistą Andy Warhol. Zrobił to na żywo i bynajmniej nie na specjalistycznym sprzęcie służącym do zimnowojennej wojny propagandowej, a na w zasadzie domowym komputerze Amiga 1000. Rok później firma Newtek prezentuje światu DigiView, pierwsze na świecie rozwiązanie przeznaczone dla komputerów osobistych, umożliwiające zgrywanie i obróbkę obrazu w 4096 kolorach. Kilka lat później, w okresie narodzin Photoshopa, przyjaciółka ciągle była poważnym graczem na tym polu. W roku 1990, kiedy na platformie Mac zadebiutowała pierwsza wersja najbardziej znanego dziś programu graficznego na świecie, Amiga miała swój Art Department Professional. Potężne narzędzie operujące na 24-bitowej palecie 16 milionów kolorów. Obsługujące skanery, wspierające popularne wówczas na innych platformach formaty GIF, PCX, TIFF i Targa oraz wyposażone w interfejs Arexa. Dwa lata później Art Pro miał już groźnych konkurentów, takich jak Image Master i przede wszystkim legendarny Image FX. Znakomity program o szerokich możliwościach, współpracujący z Video Toasterem, kartami graficznymi, skanerami i digitalizerami. W 1994 roku konkurencja na tym polu była jeszcze silniejsza, czego przykładem może być Photogenics. W owym czasie świetny produkt z mnóstwem filtrów i efektów. Program został doceniony przez nowego właściciela Amigi, firmę Escom, która dołączyła go do pakietu Magic, będącego zestawem oprogramowania sprzedawanym wraz z nowymi Amigami 1200. Druga połowa lat 90. to czas odpływu firm software'owych od Amigi. Kryzys dotknął w zasadzie każdego rodzaju oprogramowania, w tym softu graficznego. Zaprzestano rozwoju praktycznie wszystkich programów malarskich z flagowym Deluxe Paintem na czele. Podobnie było w przypadku grafiki 3D, gdzie Amigę opuszczały takie produkty jak Real 3D, Maxon Cinema czy LightView. Na przekór tym tendencjom Image Processing przeżywał wówczas złoty okres. Nova Design praktycznie rok rocznie dostarczała użytkownikom kolejne generacje Image FX, który po śmierci Deluxe Painta stał się chyba najbardziej znanym programem amigowym. Na rynek trafiały kolejne odsłony Photogenicsa. Jakby tego było mało, pojawił się zupełnie nowy gracz, firma Hage & Partner ze swoim znakomitym Art Effectem. Aplikacja w swej filozofii bodaj najbardziej zbliżona do Photoshopa, która z miejsca podbiła serca użytkowników i recenzentów. Ciekawostką jest to, że program zdobył miano produktu roku 1996 według czasopisma Amiga Plus. Tymczasem Art Effect wcale nie był taką nowością. Autor rozwijał go w zaciszu domowym już od 1992 roku, jednak nie chciał się nim chwalić, póki nie będzie wystarczająco dobry. Kolejna dekada nie była już tak dobra dla omawianego rodzaju oprogramowania na Amidze. Nie ma się czemu dziwić, pierwsze dziesięciolecie obecnego wieku to czas, kiedy środowisko amigowe było już bardzo małe, a to nie sprzyja rozwojowi oprogramowania komercyjnego. W 2001 roku pojawiły się ostatnie odsłony trzech wielkich amigowych programów graficznych. Odpowiednio Photogenics 5.0, ImageFX 4.5 oraz Artifact 4.0. Photogenics próbował potem swoich sił jeszcze na platformie Linux i Windows, ale od ponad 10 lat nie jest rozwijany i tam. W przypadku ImageFX wydawało się, że impulsem do dalszego rozwoju może być pojawienie się systemu AmigaOS 4.0. Jednak poza wersją Lite, będącą de facto okrojoną odsłoną starego ImageFX,
działającego pod kontrolą procesora Motorola 68000 wraz z kilkoma dodatkami dla PowerPC, nic nowego w temacie tego programu się nie wydarzyło. Najbardziej obiecująco wyglądają dalsze losy Art Effecta. W 2005 roku z okazji 20. urodzin Amigi zaprezentowano publicznie nową wersję tego programu, działającą natywnie pod Amiga OS 4. Rok później całkowite prawa do dystrybucji Art Effecta przejęła firma Alinea Computer, której główną domeną działania było dostarczanie oprogramowania dla nowego systemu Amigi. Niestety do dnia dzisiejszego nie doczekaliśmy się publicznego wydania Art Effecta dla PowerPC. Niemniej nikt nie chce potwierdzić wiadomości o definitywnej śmierci tej aplikacji. Co jakiś czas na forach internetowych pojawiają się przecieki, że prace nad nową odsłoną jednak trwają. Ostatnie tego typu informacje pochodzą z ubiegłego roku. Póki co, za ostatni rdzennie amigowy program do obróbki grafiki bitmapowej należy więc uznać mało znany program FX Paint, którego ostatnia odsłona oznaczona numerem 2.02 ukazała się w październiku 2003 roku. Życie nie znosi próżni i komercyjny soft na Amidze został zastąpiony rosnącym z roku na rok w siłę oprogramowaniem open source. W minionym dziesięcioleciu pod amigowe strzechy zawitały więc takie programy graficzne jak Cloud Paint czy Blender, a przede wszystkim najbardziej znane darmowe narzędzie do obróbki grafiki bitmapowej, GIMP. Poza oprogramowaniem importowanym niestety ostatnie lata nie przynoszą wielu nowości. Powstał co prawda Sketchblock, wyposażony w kilka filtrów, co na siłę można by podpiąć pod Image Processing, ale nie ma się co oszukiwać. Sketchblock to narzędzie typowo malarskie, nakierunkowane głównie na współpracę z tabletami graficznymi, w którym skromne funkcje do obróbki obrazu zostały dodane niejako przy okazji.